Cześć tutaj, Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com, a to jest, można powiedzieć, piwo, z, znaczy film z serii Medaliści KPR-u, stąd moja koszulka, bo nie mam koszulki browaru Amber. Ehm, może bym mi znalazł z jakichś warsztatów piwowarskich z Amberem na plecach albo na rękawie, może bym mi znalazł. Słuchajcie, e, ja nie lubię koźlaków. Ale jest wyjątek, od każdej reguły jest wyjątek. Bardzo lubię koźlaki wędzone. No i tutaj mamy właśnie koźlaka wędzonego. Nie jest to klasyczny rauchbock, bo jest to e, piwo, które jest tu określone jako... W zasadzie nie jest określony styl. Jest napisane smoked, smoked plum, czyli wędzona śliwka. Śliwka na bocku. I tutaj e, to można rozumieć, że na bocku, tak jak to górale mówią, ale bok, czyli koźlak, co Bock, prawda? Z niemieckiego. Więc e, tak, jak tutaj gra, e, gra, słow, e, g, 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 gra słowna, tak? E, m, przeczytajmy. Opadają liście, opada i kurtyna tajemnicy. Jesienna premiera łączy tradycyjnego boka z tym, co w polskich sadach najlepsze o tej porze roku. To piwo leżakowało w nie lada towarzystwie. Śliwka szydłowa i suska sechlońska to klasa sama w sobie. Dzięki suszeniu i wędzeniu drewnem z drzew liściastych zyskują niepowtarzalny dymny posmak i aromat. Teraz w twórczym połączeniu z karmelowo-chmielowym bockiem, bokiem. Browar Amber to niezależny, rodzinny browar z pomorza. Przywracamy piwu smak, szlachetność i szacunek, na jaki zasługuje, korzystając z najlepszych składników, poświęcając mu czas, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie. E, alkohol 6,5, ekstrakt 15,1. Podobnie jak w y, ich flagowym koźlaku, 15,1 to jest troszkę taki session koźlak, session bok. Bo uczciwy, niemiecki koźlak. Bok powinien mieć 16%, 16 ekstraktu wagowo, albo 16 stopni Plato, albo 16 um, balingów. 16 stopni Balinga. No cóż, no jest 15,1, jest 15,1. No już nie, nie, nie czepiajmy się. Zwłaszcza, że ich koźlaka, mimo że jest dosyć lekki. Czyli za lekki. Jeżeli chodzi o ekstrakt, uważam za dość stylowego. Nie, żebym był miłośnikiem, ale tak. Mamy tutaj taką metryczkę, na której jest napisane kawa, czekolada, wędzone owoce, jako chyba aromat. Tak, to jest nos. Usta, nuty karmelowe i czekoladowe, paloność. Temperatura serwowania 12-14, szanuję. Rodzaj fermentacji dolna. Hmm. Tutaj mam szkło oryginalne do koźlaka amberowskiego. To jest chyba pierwsze, zaryzykuję to, że pierwsze sensowne, sensoryczne szkło, które się pojawiło gdzieś w XXI wieku w Polsce. Eee... Nie, palm był wcześniej. Ale z polskiego małego browaru, no bo wiadomo, mm, koncerny coś tam wypuszczały, jakieś szkło, ale myślę, że to jest pierwszy, pierwsze szkło, które było sensorycznie dobre, a pojawiło się z małego, no Bamber taki mały nie jest, no ale powiedzmy, niezależnego browaru, e, no bo rzeczywiście Palm był pewnie wcześniej. Bardzo podobny w ogóle e, pokal, Snifter z Palma, e, no ale to był jednak na licencji. E, charakterystyczna, prawda, głowa koz, kozła, dwa takie rogi, e, ten kozioł taki nieco satanistyczny, tam jeszcze na tej butelce. Butelka w ogóle robiła niesamowite wrażenie, dlatego że to była butelka malowana. Mam chyba gdzieś. Jeszcze jeden przeterminowany egzemplarz, może kiedyś będzie okazja go zdegustować. Była cała malowana na brązowej butelce, taką beżową farbą. I ja pamiętam, że ja to piwo piłem prawie na pewno w lipcu lub sierpniu, ale raczej lipcu 2004 roku. To było dosłownie jedno z pierwszych piw. Niekoncernowych polskich, jakie piłem w życiu. Albo inaczej, jakie piłem świadomie. To znaczy, świadomie je kupiłem, dlatego, że są z browaru niezależnego, a nie, że są najtańsze. Bo wcześniej, oczywiście, zdarzało mi się pijać na mazurach jakieś tam reginy i inne jurandy, ale one były wybierane tylko dlatego, że są tanie. Natomiast koźlaka z Ambera wybrałem, dlatego że jest to coś innego, a ja już wtedy się wkręciłem w piwo od miesiąca, byłem takim piwnym neofitą, szukałem ciekawych piw. Pamiętam, że na tym samym wyjeździe w, w, tej, w tej webie robiłem sobie pierwszy ślepy test, jeszcze oczywiście bez nagrywania, mam tu 2004 rok. Ale zapisywałem i wyszło mi, że wybrałem takie naprawdę super dobre piwa, droższe takie. Heineken, Carlsberg, Pilsner, Urquell. Mimo, że byłem wtedy fanem Pilsnera Urquella, to wygrał Heineken w ślepym teście. E, także ślepe testy od samego początku były e, jakby pełne e, dla mnie niespodzianek. E, słuchajcie, brązowy medal w kategorii piwo wędzone. E, co ciekawe, trzymam rękę na pulsie, w Polsce się dymi. złotego i srebrnego medalistę zdegustowałem już dawno. To znaczy srebrnego medalistę w zeszłym roku to było e, Sumak of All Fears e, z browaru Prokreacja. Mm, a zwycięzcą złoty medal zdobyła łycha z bycha z browaru Waszczukowe. Też, o ile dobrze pamiętam, jest na blogu. Jest to co prawda piwo z torfem, ale z tego co wtedy pamiętam całkiem sensownym. Także zachęcam do obejrzenia. Tamte piwa mi bardzo smakowały. No, ale nie. Sumakowolfi naprawdę bardzo mi smakował. Taki fajny pils yy, wędzony. Yy, no i spróbujmy śliwka na bocku. Pomysł po jakby sukcesie Imperium Prunum wręcz wydawałoby się sam się narzucające, czyli piwo z wędzoną śliwką, no ehm, Nie przeczytałem jeszcze składu. Chyba nie. Ehm, woda z własnych ujęć głębinowych, słody, jęczmienne, jasny i karmelowy. To jest troszkę niezgodne z duchem, e, e, z, z duchem e, niemieckiego Reinhardt. Znaczy, w ogóle to piwo jest niezgodne z Reinheitsgebot, Gebot, bo ma oczywiście śliwkę, to jest w ogóle. To jest unmöglich! Natomiast e, raczej do koźlaka powinno się użyć słód monachijski, a nie no, po chamsku sypać. E, śliwka skrzydłowa, suska sechlońska, chmiel aromatyczny i goryczkowy. Drożdże z własnej stacji propagacji. E, no to lecimy z koksem. Muszę powiedzieć, że. Szanuję opakowanie. Nie jest to jakaś tam wieśniacka po prostu śliwka. Nie jest to jakaś, e, prawda, nie wiadomo co. Jest tak subtelnie. Jest to taki ten fioletowy kolor kojarzący się ze śliwką. Jest taki maz. E, no, widać, że jest to sztuka przez duże S. Więc e, naprawdę szanuję być może, znaczy inaczej. Do koźlaka to akurat e, Amber miał zawsze. Szczęście do opakowania. Znaczy ten koźlak z malowaną butelką, on zawsze robi wrażenie. Ten aż takiego wrażenia nie robi, ale naprawdę, jak na serię po godzinach, to jest to zdecydowanie najlepsze opakowanie z tej serii. Spróbujmy zatem śliwki na bocku. Czy w zasadzie powinno się mówić na boku? Eee, delikatnie opalizujące, a może i nie. Nie tak, delikatnie zamglone jest. Rubinowe, um, mahoniowe. Um, nie, może jest klarowne. Nie jakoś tak. mam wrażenie, że tak złamana jest ta klarowność. No, pomochajmy. pięknie, pięknie. Dym, dym. Um, nie wiem, czy. Troszkę może jest śliwkowy, ale jednak głównie dym. Jak naprawdę świetny jakiś koźlak z Bambergu. Tak, jest taka lekka, słodka nuta śliwkowa, ale ona jest bardzo subtelna. To znaczy, gdybym nie wiedział, to bym powiedział, że koźlak a tutaj tak lekko się utlenił na śliwkowo. No, piękny, piękny aromat kojarzący się trochę bardziej z bukową bendzonką, czyli z tą taką kiełbasiano-szynkową, niż z jakąś tam ogniskową, dębową, czy nie daj e, Boże Storfową. E, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. Dobra, spróbujmy. Wyraźnie wędzone, wyraźnie wędzone, naprawdę. Jestem usatysfakcjonowany, nie jest to tam żadne się trzeba domyślać. Bardzo intensywna wędzoność. Trochę śliwkowa, a trochę kiełbasiana, taka szynkowa. Nawet nie powiedziałbym, że oscypkowa. Ale śliwkowa jest, jest śliwkowa, jest, rzeczywiście jest śliwkowa. Lekko słodkie. Goryczka moim zdaniem ciutkę za niska. I te, te, tego jednego balinga moim zdaniem tutaj brakuje. To znaczy czuć, że on jest taki rzadki, ten, ten koźlak. Ale to tyle czepiania. To są naprawdę niuanse, natomiast piwo jest świetne. Jak nie cierpię koźlaków, tak ten jest naprawdę super. Mógłbym wypić cztery. Serio. Gdybym siedział gdzieś, nie było innych piw, mógłbym wypić cztery. Mm, ale brakuje mu troszkę ciała. Eee, bardzo fajne piwo. No, wydawałoby się, cóż. Banalniejszego niż dodać wędzoną śliwkę do koźlaka, ale o ile kojarzę, to nikt chyba tego nie zrobił wcześniej. E, w Polsce mówię. E, no i na świecie nie jest to popularne, no bo wiadomo, wędzonych koźlaków słynie, słyną Niemcy, a to jest niezgodne z Reinheitsgebot, czyli z niemieckim prawem czystości. Do lagerów nie można dodawać żadnych e, dodatków niesłodowanych. Chyba, że nie chcesz, żeby to było piwo, tylko jakiś birmiszung, jakiś inny napój fermentowany, ale nie piwo. Do górnej fermentacji już można, ale do dolnej, do lagerów, absolutnie. No i to niestety sprawia, że niemieckie piwowarstwo jest troszkę konserwatywne, ale to już ich problem. Trudno mi teraz sobie przypomnieć wszystkie piwa z serii po godzinach, ale nawet jeśli, to mi się wydaje, że to w ogóle Ever, z całej oferty Amber'a Ever, to jest jedno z najlepszych ich piw. Myślę, że umieściłbym go w top 3 piw Amber'a, jakiekolwiek wyszły z tego browaru kiedykolwiek. Jest świetne. Trochę bym nawet powiedział, że ja bym mu chyba dał więcej. Znaczy Inaczej, no wiadomo, to są moje preferencje. Ja bym wolał to piwo pić niż UES-Bycha. Sędziowie troszkę inaczej podchodzą do sprawy. Ale zasłużony, bardzo zdecydowanie zasłużony brązowy medal. Tutaj naprawdę z czystym sercem jakby zgadzam się z sędziami, że piwo naprawdę top level światowy. Oczywiście, lepiej by było, jakby miało 16 ekstraktu, lepiej by było, jakby miało ciutkę więcej goryczki, ale to są detale. Można bez tego żyć, natomiast jest świetna wędzoność. Nie jest wbrew moim obawom, wbrew temu, co wyczytałem z etykiety, nie jest karmelowe. Nie jest męczące, mdłe. To z kolei zasługą jest tego, że ten ekstrakt jest niższy, ale jest delikatnie słodkie, ale w taki przyjemny sposób, taki, 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 rumiany chleb z powidłami śliwkowymi, bez masła, bo diacytylu nie ma. Świetne piwo, naprawdę świetne, lepsze niż Grand, może najlepsze Zamber. <grymne> Dawno nie piłem tak dobrego wędzonego koźlaka z polskiego browaru. Fakt, że wiele ich nie ma. Wiele ich nie ma. No i powiem tak: respekt dla Ambera, że tak fajną, czystą wędzoność uzyskał tylko z, z, ze, ze śliwki. Mam nadzieję, że piwo będzie się sprzedawało co nie jest wcale takie pewne i mam wraże, mam nadzieję, że będzie powtarzane, bo naprawdę jest to świetne piwo. To by było e, wszystko w tym odcinku. Gratulacje brązowego medalu. Świetne piwo w Polsce się dymi. Do usłyszenia. Cześć. Mm, pyszne. Wasze zdrowie.